Witam Was, kochani, ale do Was trafić to cholera jasna. Nowogród Bobrzański. No, na tablicy czytam, a nie przedstawiłem się, jestem Bartuś ze Stypułowa. Błądziłem, bo to miałem jechać autobusem, później kazano wrotki, a w końcu na lotnisko udałem się. I tak czytam, Nowogród Bobrzański, więc na 16:00 stoję i czekam. Samolot przyleciał, ja mówię, pilocie, lecisz na Nowogród Bobrzański? A on mnie powiada, że nie. No jak nie? Jak pisze Nowogród Bobrzański? Pomyślałem przed chwilę i pytam po raz drugi. Lecisz pan na Nowogród Bobrzański czy nie? Powiada mnie nie. No jak nie? Po raz trzeci pytam grzecznie pytam. Czy pan lecisz na Nowogród Bobrzański? A on mnie powiada, tak, do San Francisco. Jak do San Francisco? Jak pisze Nowogród Bobrzański? A on mnie powiada, ja lecę do San Francisco, ale przez Nowogród Bobrzański. I tak to jestem u was. Tylko wysiadam, idę sobie, kurczę, idzie taka młotka, taka laseczka, no taka śliczna laseczka i tak na mnie patrzy i powiada, a wieleż pan ma lat? A ja na nią patrzę i powiadam, a 85. A ona znowu na mnie patrzy i powiada, oj, nie dałabym panu, a ja bym wcale nie wziął. Moja żona powiada, że jeździsz, tak późno wracasz, to chyba mnie zdradzasz. A ja powiadam do niej, kochana moja, ja wychodzę za widoku i wracam za widoku. Ale jak wracam za tydzień, no to cóż, trudno, ale wracam za widoku. W tamtym roku powiedziała, nie kochany Bartusiu, przez cały rok za każdą zdradę do słoika groch. No i tak rok mija, a ona w grudniu powiada, Bartuś, słoiki na stół. Tak, z tym grochem oczywiście. Miałem tam ze 4, może 5, ale galotami trzęsłem, bo cóż to będzie. A ona powiedziała, Bartek, proszę na stół, słoiki. Przyniosła słoik, kurczę, na dnie jeden groszek. No co, ciśnienia dostałem, patrzyłem w kierunku drzwi, a ona powiada, o ty durniu, z dwóch słoików już grochówkę ugotowała. Ostatnio mnie mówi, co, kiedyś to jak byłeś młody, to tak przed snem mnie ucałowałeś? No gdzie ja teraz muszę się obracać, no ale obracam się. Cmoknę ją, położyła się, leżymy. Za chwilę powiada, Bartuś, kiedyś to tak mnie przed snem ugłaskałeś. To ja znowu obracam się, pogłaską i dalej śpię. Kurczę, dalej nie daje mi spokoju. Mówi Bartuś, kiedyś to tak jak kładłeś się spać, to mnie
w łóżko ugryzłeś? O, tu się denerwowałem. Szybko do kuchni polazłem, a ona siecze do mnie. Gdzie leziesz? No ja mówię, zęby założyć. No nie ma rady z tymi babami. Ostatnio też wymyśliła. Jeśli nie chcesz mojej zguby, krokodyla daj mi luby. Takie jest powiedzenie. Ja mówię, skąd krokodyla? Ona mówi, ja nie chcę krokodyla, ja wiewiórkę. Kurczę, skąd ja jej wiewiórę? Ale mówię, pójdę gdzieś do parku. To wezmę, jakoś złapię tą wiewiórę. No i chodzę, 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 w dresiki se ubrałem. Chodzę, patrzę, jest wiewióra. Rzuciłem w nogawkę i idę, a tu ludzie. No ale jak wróciłem do domu, to pożal się Boże. Od progu miałem ambaras. Pyta się, gdzie masz? A ja mówię, Bartusiowa, wybacz. Rzuciłem wiewiórkę do nogawki. Jak siedziała na patyczku, to wytrzymywałem. To wytrzymywałem. Później zaczęła się dobierać do moich orzeszków. No wytrzymywałem. No wytrzymywałem. Później zaczęła mi się do dziupli dobierać. No wytrzymywałem. Wytrzymywałem. Ale jak zaczęła mi się do te orzeszki wnosić do tej dziupli, to już nie wytrzymałem, kochana, nie. Nie mogę wytrzymać. Kiedyś na wieczór też byśmy, tak my coś, byśmy tak niesmutni byli, to byśmy coś wypili, a tu nie mam od samej dziadki. Ale posłała mnie do piwnicy, przyniosłem jakąś zakurzoną flaszkę. A tam przetarłem, pisze coś, koń. Myślę, koniak. Mówi, dawaj matka szklanki, wypijemy. No i te szklaneczki polaliśmy po szklanie. A tu co po tej szklanie? Ciśnienie i w ogóle. Matka leży w jednym rogu, ja w drugim. No jakiś szał. No jak już my doszli trochę do siebie, to ja mówię, daj. A ona mówi, nie, ja sama przeczytam. I czytam, przetarła to szkło, a wieta to tam pisze. Koń, jak nie może, daj mu krople na wiadro wody. I mówię wam, zawsze mam z nią. Ale mam teraz kolegę za płotu, on jest taki zdrowy, ja też. Czasem mam zawroty głowy. Pamięć figle płata, a ja się dobrze czuję jak na swoje lata. Mój sąsiad też mówi, wyniki mam dobre. Codziennie punktualny stolec. Codziennie, piąta rano, ale się budzi o 10:00. Kochani, będziemy się żegnać, bo u nas jutro bal w Stypułowie. Zapraszam was. Jest przegląd zespołów śpiewaczy. Ja też tam będę. I kochani, życzę wam, żebyście się śmiali, radowali, tańcowali. Kto się śmieje, długo żyje. Ale kto długo żyje, ten się wcale nie ma z czego śmiać. Bywajcie zdrowi.